Cześć i czołem, drogi widzu. Galakuero z tej strony w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, w którym udamy się do krypty Sebastiana i Ominisa, gdyż musimy tutaj właśnie złożyć mu wizytę. Zobaczyć, jak się czuje, co tam u niego, no i jakie będą dalsze kroki. Sebastian niestety w ostatnich wydarzeniach posunął się za daleko. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian, did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Powinniśmy wydać Sebastiana, bo nie możemy wydać Sebastiana. Powiem wam tak, no przy zdrowych zmysłach przyjaciel dla pomocy swojemu właśnie drugiemu przyjacielowi czasem musi postąpić wbrew tego, co tamten by chciał, aby uczynił, tak? Przyjaźń nie polega na wiwatowaniu i wspieraniu w każdej możliwej decyzji, tylko polega głównie na krytyce i jasnym, klarownym myśleniu. Generalnie, no powinniśmy wydać Sebastiana, aby wzięli go, tak jakby, nie wiem, pod obserwację, opiekę i tak dalej. Z drugiej strony możemy to zrobić, ale bez wydawania Sebastiana, w sensie możemy go nie wydawać i osobiście się nim zająć, zadbać o to, żeby, nie wiem, powrócił do bycia naszym starym, dobrym przyjacielem. Jeśli wtedy nie uda się tego osiągnąć, a to wtedy wiecie, już będzie trzeba drastyczne środki zastosować i po prostu go wydać, więc nie możemy wydać. Poza tym z drugiej strony Anne straciła wuja, to teraz straci jej swojego brata. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know.
Otóż to. No dobra. Z tego co pamiętam, tutaj jeszcze mieliśmy kort przywoływaczy. Mecz piąty. Okej. Przeniesiemy się, będzie szybciej. I zobaczymy, kto będzie naszym tutaj prawdopodobnie finalnym rywalem i przeciwnikiem. Miejmy nadzieję, że w końcu ktoś godny naszych umiejętności. O, profesor? You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Z pewnością ma pan lepsze rzeczy do roboty. Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? Oj, żebyś się nie zdziwił. I'm ready. No time like the present. Okej. Mamy takie dosyć specyficzne tutaj przeszkody. Panie kolego. Dobra, spróbujemy mu zbić tą kulę. Oj, nie. Dobra. Dobra, przynajmniej tyle dobrego, bo tutaj będę mógł wypchnąć tą kulę. Dobra. Jeśli ją wypchnę, to wygram. Nie. Serio, 10 punktami wygrał. I would. I'd like a chance to improve my record. Nie wiem co to było, ale profesor chyba się zwiesił. Halo? Nie wiem co mu się stało. Dziwnie to troszkę wyglądało, no ale cóż. Dobra, to ja może bym sobie spróbował tutaj wbić to na piąteczkę. Bardzo dobrze. Znaczy na stówę, nie na piąteczkę. Chodziło mi na piąteczkę, że... Chodziło mi na piąteczkę, że wiecie, na najwyższy poziom. Dobra. Kurczę, nie wiem jak to zrobić teraz. No dobra, szczerze powiedziawszy i tak to już wygrałem. Teraz dobrze by było wypchnąć. No właśnie. Ngele zwycięża w kort przywoływaczy. Aha. No to rozumiem wszystko. I had a good teacher. Nie wiem, czy rozumiecie coś z tego, co on mówi. Ale coś mu się chyba stało. No dobra, wygraliśmy rękawiczki mistrza kortu przywoływaczy. Co macie do powiedzenia?
Nic nie macie do powiedzenia. No dobra. Powiem wam tak. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek tutaj, a w kolejnym weźmiemy się za może finalną w końcu już eksplorację Hogwartu. Pozostało nam naprawdę tutaj niewiele do zdobycia. Pewne tutaj akurat elementarze, że tak powiem, no pewne lokacje są tutaj na maksimum wyeksplorowane, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.